Tibia. Gra, która w naszym kraju osiągnęła status kultowej. Swego czasu praktycznie każdy w nią grał. Dziś ma tylu samo zwolenników co wrogów. Od jej oficjalnej premiery minęło już 20 lat, a gra jednak wciąż wzbudza w nas emocje. Wystarczy spojrzeć na ilość newsów i informacji dotyczących legendarnej bramki na 999 level, która znajduje się na banucie. Przez długi czas uznawana za żart twórców, została ostatnio przekroczona, między innymi przez Polaka Devonikę. Sekret, który był skrywany za drzwiami, wielu z nas uznało za rozczarowujący. No bo czy mała wyspa z kilkoma NPC-ami i pucharem to odpowiednia nagroda za lata grindu? Fakt jednak pozostaje faktem i jedna z odwiecznych tajemnic Tibii została rozwiązana. Jednak ten świat skrywał i wciąż skrywa wiele sekretów. Rzućmy więc okiem na tajemnice, które spędzają pikselowym Indianą Jonesom sen z powiek. Numer 1. Miecz Furii. Na północno-zachodniej części Rugardu, Wyspy Nowych, znajdowała się wysepka, a na niej wśród płomieni leżał on. Miecz Furii rozbudzał wyobraźnię tak nowych graczy, jak i starych wyjadaczy. Do dziś dzień jego zagadka nie została rozwiązana. Niestety zmiany w Wyspie Nowych nie pozwalają już kolejnym pokoleniom odkrywców zbierać informacji na jego temat. Na stary Rugard wracają już tylko zapaleńcy. Wiele mitów krążyło na temat tej broni. W 2007 roku gracz Eklo odkrył sposób na usunięcie miecza z wyspy. Wielu sądziło, że jest to kluczowe do pozyskania broni. Pojawiły się plotki, że miecz zostaje zmyty przez fale morskie i na pewno wypływa gdzieś na wyspie. Niestety nikt nigdy nie trafił na kolejne wskazówki. Numer 2. Minomag zamknięty w podziemiach Rugardu. Wyspa nowych graczy pełna była różnych zagwozdek. Strach nowicjuszy wzbudzała lokacja nazywana Minotaurowym Piekłem, zasiedlona przez całą zgraję potężnych bykoludzi, którzy zazdrośnie pilnowali swoich tajemnic. A było czego pilnować, ponieważ na końcu lokacji znajdował się byczy mędrzec. Minotaur Mag, przesiadujący w izolowanym, niedostępnym pomieszczeniu, szkolił kolejne zastępy minotaurów i przygotowywał ich do rewolty przeciw ludziom. Tak przynajmniej mówią plotki. O Minomagu krążyły równie szalone przemyślenia, co o Mieczu Furii. Niektórzy nawet sądzili, że byk i miecz są jakoś ze sobą połączeni. Ludzie próbowali zdobyć klucz do komnaty maga na przeróżne sposoby. Regularne pomniejszanie populacji minotaurów nie przyniosło żadnego skutku. Klucz nie chciał nikomu wypaść. Znalazł się nawet śmiałek, który pokonał samotnego minotaura na skalę całkiem nagi, sądząc, że nagrodą za ten heroiczny wyczyn będzie poznanie sekretu komnaty byczego mędrca. Niestety, całe generacje Rooksteerów nie dały rady odkryć tego sekretu, a Minotaur Mag cały czas knuje i spiskuje, wysyłając od czasu do czasu swego ucznia, by siał postrach w jego imieniu. Numer 3. Serpentine Tower. Tajemnica Serpentine Tower od lat spędza graczom sen z powiek. Nagroda za rozwiązanie zagadek ukrytych w tej wieży jest niemała. Są to bowiem legendarne buty chodzenia po wodzie. Każdy z łowców skarbów chciałby położyć swoje łapska na tym przedmiocie. Niestety, mimo wielu prób wciąż nie udało się rozwiązać tego questa. Masa teorii spiskowych, składanie ofiar z krwi i tym podobne działania nie przyniosły żadnych sukcesów. Gracze wciąż wierzą, że sekret Serpentine Tower jest kluczowy do poznania najważniejszych sekretów świata Tibii. Mimo wszystko ja wierzę, że jest to tylko miejsce, które ma pobudzać wyobraźnię graczy i dać im coś do roboty pomiędzy kolejnymi godzinami grindu. Numer 4. Język Beholderów. Język 469, którym posługują się Beholdery, to jedna z najstarszych zagadek Tibii. Żeby spróbować ją rozgryźć, musimy udać się do Hellgate. To tam znajdują się starożytne biblioteki Beholderów. Wielu śmiałków straciło życie, próbując odkryć jej sekrety. Bibliotekarz Beholderów nie zdradza zbyt wielu sekretów. Jedną z ciekawszych informacji, jaką uzyskujemy od niego, jest fakt, iż magowie Minotaurów najbardziej zbliżyli się do poznania prawdy. Bliżej niż sądzą i bliżej niż to dla nich bezpieczne. O jaką prawdę mu chodzi? Czy może chodzić o zrozumienie pierwotnego języka? Jeśli zaś chodzi o próby graczy, to ci próbowali rozkładać język 469 na czynniki pierwsze, używając zaawansowanej matematyki. Niestety nie udało się go rozszyfrować i wszystko wskazuje na to, że jest to tylko kolejna podpucha ze strony Tipsoftu. Mimo wszystko wciąż pojawiają się nowi śmiałkowie, chcący rozgryźć tajemnicę tej antycznej rasy. Numer 5. Bazyliszek. Głęboko w podziemiach Khazor Dûn znajduje się najbardziej tajemniczy NPC w całej Tibii. To bazyliszek, który tak zaszedł za skórę królowi krasnoludów, że ten oferuje za jego ciało niemałą fortunę.
Jak zapewne się domyślacie, tłumy graczy rzuciły się, aby odkryć drogę do jego leża. Niestety, bezskutecznie. W jego leżu widzimy mnóstwo małych dziur, którymi zapewne może wypełzać do miasta krasnoludów. Plotki mówią, że dostać się do niego mogą pomóc nam buty chodzenia po wodzie, ale jak wiecie, tych nie udało się nikomu zdobyć. Jedna z ciekawszych teorii mówi, że bazyliszka można zwabić przy użyciu fletu. Niestety, nie udało się tej teorii potwierdzić. Jednak obietnica bogactwa wciąż sprowadza nowych śmiałków w pobliżu jego leża. Może to właśnie któryś z nich zasłynie jako pogromca tej legendarnej bestii. I to by było na tyle, jeśli chodzi o największe sekrety Tibi. Jej świat wciąż się rozwija i z aktualizacji na aktualizację przybywa ich coraz więcej. A wy macie jakieś swoje ulubione sekrety? A może sami próbujecie rozwiązać jedną z tibijskich tajemnic? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Mówił do was Zetrik, dziękuję wam za oglądanie i życzę miłego dnia. Trzymajcie się.